Teraz, szanowni państwo, pora na prezentację wieńców dożynkowych, które przyjechały tutaj do Spały z całej Polski. W tym roku jest też dodatkowy 17 wieniec przygotowany przez NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Wczoraj komisja konkursowa wybierała ten najpiękniejszy wieniec. Jako pierwszą zapraszam grupę wieńcową z województwa małopolskiego, z gminy Radłów, miejscowość Brzeźnica. Prosimy do nas. Grupa przygotowała wieniec tradycyjny z wykorzystaniem pozostawionej w polu kępy zboża zwanej przepiórką, która symbolizowała dostatek i urodzaj w przyszłym roku. Panie z sołectwa Brzeźnica wiją wieńce od wielu lat, starając się te tradycje przekazywać młodemu pokoleniu. Kolejny wieniec przyjechał z województwa podkarpackiego. To gmina Ulanów, miejscowość Kurzyna. To wieniec wykonany przez Stowarzyszenie Trzy Kurzyny, właśnie z gminy Ulanów. Jest on w kształcie dwóch koron. Korona główna składa się z kopuły przypominającej dach Bazyliki Świętego Piotra oraz małej korony nawiązującej do ukoronowania Najświętszej Maryi Panny. Poniżej kopuły dostrzec można promienie wskazujące wszystkie kontynenty, których mieszkańcy walczą z głodem. Kolejny wieniec z województwa śląskiego to gmina Żarnowiec, miejscowość Chlina. Zapraszamy do nas. Koronę dożynkową wykonały członkinie koła gospodyń wiejskich z niewielkiego malowniczego sołectwa Chlina, która liczy niespełna 750 mieszkańców i położona jest na obrzeżach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Koło gospodyń wiejskich w Chlinie powstało już w 1934 roku i od tego czasu kultywuje lokalne tradycje. Kolejny wieniec z województwa pomorskiego, gmina Kościerzyna, miejscowość Skorzewo. Zapraszamy. Kompozycja wieńca składa się ze zbóż oksa, pszenicy, żyta, jęczmienia i pszenżyta oraz lnu, ziół i kwiatów rosnących na polach i ogrodach. Zespół przygotowuje się do wyplatania tego wieńca, proszę państwa, już w lipcu, a potem przez cały sierpień ten piękny wieniec jest przygotowywany. Wieniec numer 5 to województwo lubelskie, gmina Ryki, miejscowość Swaty. Zapraszamy do nas. Tutaj ciekawostka. Grupa wieńcowa prezentuje się we własnoręcznie uszytych strojach z okolic Ryk, zupełnie niedawno odtworzonych. Kształt i forma wieńca również nawiązuje do tradycyjnych wieńców witych dawniej w okolicach Ryk. Zapraszamy województwo dolnośląskie, gmina Bolesławiec, miejscowość Żeliszów. W związku z różnorodnością ludności napływającej z różnych części Europy do Bolesławca, mieszkańcy stworzyli i wypracowali własne tradycje wyplatania wieńców. Wieniec jest efektem tych tradycji oraz fantazji grupy wieńcowej. Zapraszamy województwo świętokrzyskie, gmina Połaniec, miejscowości Tusko-Małe i Tusko-Małe Kolonie. Od kilku lat ta grupa wygrywa konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy podczas dożynek gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wieniec jest w kształcie korony, spleciony z pięciu gatunków zbóż, a także kaliny, bukszpanu i barwiny. Miło mi poinformować, że najpiękniejszym według komisji konkursowej wieńcem w tym roku został wieniec z województwa warmińsko-mazurskiego. Wielkie brawa! To wieniec z gminy Budry, z miejscowości Budzewo.